Cześć wszystkim! Witam za kierownicy jeszcze cieplutkiej, a w zasadzie można powiedzieć gorącej nowości od Citroena, czyli C5X. Jest to model, jakiego w tej marce nie było już od kilku lat. I teraz pytanie, dla kogo to jest samochód? Co to w ogóle jest za samochód? I czy jest w stanie zagrozić takim modelom jak Superb, Passat czy na przykład Mondeo? Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Tak jak powiedziałem przed chwilą, takiego modelu w gamie Citroena nie było od kilku lat, a konkretnie od 2017 roku, kiedy zakończono produkcję C5. W najmłodszym dziecku Citroena na końcu nazwy dodano literkę X i pytanie, co ona oznacza i co to w ogóle jest za auto, jeśli chodzi o segment. Bo teraz tak, zobaczcie, nie jest to sedan, ale jest to auto, które możemy śmiało zaliczyć do segmentu D, przynajmniej moim zdaniem. Jest to samochód, którego nadwozie jest dłuższe, na przykład od Peugeota 508, ale już troszkę krótsze od Superba czy od powiedzmy Insignii. Ale nadal byłby to samochód, który ja zdecydowanie zaliczyłbym do segmentu limuzyn klasy D. Zwróćcie też uwagę, to nie jest sedan, to jest powiedzmy hatchback, można to tak też nazwać, taka trochę mieszanka. Nie jest to typowy crossover, na pewno nie jest to SUV, chociaż na przykład na zdjęciach zauważyłem w Citroenie, on troszkę wygląda w katalogu jakby był dużo wyższy niż jest w rzeczywistości. On jest wyższy, mamy tutaj całkiem spory prześwit, ale takie coś pomiędzy limuzyną klasy D, a czymś wyższym typu jakieś podniesione kombi. Co natomiast możemy znaleźć z przodu pod maską? Nie tylko z przodu, bo będą to trzy warianty. Silnik 1.2 o mocy 130 koni, silnik 1.6 o mocy 180 koni, a dziś do testu dostałem hybrydę, jest to 225 koni, napęd typu plug-in, znany już z aut koncernu Stellantis. I żeby mieć ze sobą katalogowe suche dane, mamy tutaj 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego, przyspieszenie do 100 km na godzinę trwa 7,6 sekundy, a odnośnie baterii, to na samym prądzie możemy pokonać około 55 km, mówię o danych technicznych, takich suchych na papierze. Z tego co ja przejechałem, to przy takiej pogodzie, czyli nie mamy jeszcze minusowych temperatur, jest powiedzmy te 10-20 stopni, udało mi się przejechać około 50 km, chyba niecałe, ale coś około 50 km na samym napędzie elektrycznym zrobiłem. Odnośnie ładowania, podłączałem go do zwykłego gniazdka, tak jak podłączacie sobie telefon i to ładowanie trwało około 9 godzin, jeśli dobrze pamiętam, także coś takiego trzeba liczyć, aby naładować taką baterię w pełni. No i jeszcze jedna ważna rzecz, wszystkie wersje dostępne są tylko i wyłącznie z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów, ale myślę, że to akurat spoko, bo to jest bardzo dobra skrzynia, idealnie pasuje do tego modelu. No dobra, ale teraz z papieru przejdźmy na wrażenia praktyczne. Ja tym samochodem przez ostatnie 2 dni pokonałem prawie 1000 km, czy może nawet ponad 1000. Głównie w trasie, jeździłem też po mieście, gdzieś tam po jakichś drogach podmiejskich i teraz tak. Pierwsza rzecz, jaką ja będę kojarzył z tym samochodem, troszkę podobnie do aut marki DS, to jest oczywiście komfort. Nie jest może na tak dużym poziomie jak w DS-ach, ale dużo mu nie brakuje. I zaznaczę, że mówię to głównie o resorowaniu, o tym jak to auto wybiera jakieś dziury, jakieś nierówności, bo jedyne zastrzeżenie jakie mogę mieć to troszkę do wyciszenia. Żeby było jasne, ono jest dobre, ale uważam, że gdzieś przy tych 140 na godzinę, szczególnie jak droga nie jest jakaś świetnej jakości i gładka jak stół, to troszkę za bardzo słychać szumy powietrza. Takie przynajmniej było moje wrażenie, ale jeśli chodzi o wyciszenie, komfort i w ogóle jazdę w trasie, to w tym samochodzie jest to na naprawdę fantastycznym poziomie. Ale wrócę jeszcze troszkę do segmentu, w jakim jest to auto, a w zasadzie do miejsca, jakie otrzymujemy do swojej dyspozycji. Z przodu oczywiście jest super, tutaj jest cała masa przestrzeni, ale z przodu to i w smarcie jest wygodnie. Z tyłu natomiast bałem się jednej rzeczy. Zobaczcie, że ten samochód ma opadającą linię dachu. I zastanawiałem się, czy nie będzie tak, że będzie to jakiś pewien dyskomfort dla osób jadących z tyłu. I teraz tak, miejsce na nogi, super. Ja mam 182 cm wzrostu, zobaczcie jak to wygląda. Miejsca zupełnie mi nie brakuje. Siedzę tutaj, że tak powiem, sam za sobą. Nad głową natomiast dla mnie było zupełnie ok. Nie uderzałem głową w dach, mimo że mamy tutaj panoramiczne okno dachowe. Ale zaznaczę też, że jak jechały z tyłu trzy osoby, to dostałem od nich informację zwrotną, że jest troszkę klaustrofobicznie. I teraz musicie to ocenić sami. Ja tego nie zauważyłem, no ale jak jechały trzy osoby, to tak mi powiedziały, więc nie wydam tutaj jakby jednoznacznej opinii czy jakiegoś wyroku, bo mam dwa różne odczucia. Więc jeśli się nad tym zastanawiacie,
to zdecydowanie będziecie musieli to sprawdzić sami i polecam, aby tak zrobić. Oczywiście, jeśli będziecie wozili z tyłu jakieś wyższe osoby, czy tych osób będzie więcej. Natomiast bagażnik, tutaj mamy plug-ina, więc też troszkę się bałem o pojemność. Na papierze 485 litrów, nie mamy tu jakiegoś wielkiego schowka pod podłogą, nie ma za bardzo uchwytów, ale przy tej pojemności, no 500 litrów niemalże, to myślę, że też narzekać za bardzo nie ma na co. No i pozostańmy jeszcze troszkę w środku. Zwracając uwagę na deskę rozdzielczą, na cały projekt, ja uważam, że tutaj jest, nie wiem, czy można użyć słowo ładnie, myślę, że jest estetycznie, jest prosto, dlatego że zobaczcie, mamy pokrętła. Jestem w totalnym szoku, bo nie spodziewałem się dzisiaj, że w takim, nazwijmy go troszkę futurystycznym samochodzie, przynajmniej patrząc na jego wygląd, będziemy mieli pokrętła, ale chyba dochodzą do producentów narzekania klientów, którzy mają wszystko tutaj w tablecie, przynajmniej mam taką nadzieję, że to dochodzi i że widzą, że to nie jest najlepsza droga, przynajmniej ja tak uważam. Mamy pokrętła, możemy bardzo prosto regulować temperaturę czy od kierowcy, czy od pasażera. Jedyna dziwna rzecz to zobaczcie, regulację głośności za pomocą pokrętła mamy tu, więc tak jakby bardziej dla pasażera. Może to nie jest głupie, no bo kierowca oczywiście korzysta z kierownicy, ale taka trochę nietypowa rzecz. Natomiast sam wyświetlacz, czy może wyświetlacze, bo tak, ten wyświetlacz jest w porządku. Nie jest może jakiś najszybszy, ale jest dużo lepszy niż to, co było wcześniej w Citroenie. Istotna rzecz, ma Android Auto, ma Apple CarPlaya bez kabla. To jest ta istotna rzecz. Jeszcze bardziej istotna rzecz, mnie przynajmniej przez te kilka dni jazdy, ale dość długi dystans, więc troszkę w tym samochodzie spędziłem czasu. W ogóle się nic nie zrywało, cały czas działało fajnie, łączyło się dość szybko, więc Android Auto, bo to sprawdzałem, muszę zdecydowanie pochwalić. Jedyne moje zastrzeżenie to zegary tutaj dla kierowcy, które mamy przed kierownicą czy przed swoimi oczami, bo powiem tak, mi się one po prostu w ogóle nie podobają. Ani to nie są zegary analogowe, cyfrowe, takie na zasadzie, że nie wiem, nie będę w to wnikał. Ja po prostu być może się do nich nie przyzwyczaiłem. Wolę klasyczne zegary albo jakieś połączenie cyfrowych z analogowymi. To jest być może bardzo subiektywne i bardzo indywidualne spostrzeżenie, no ale to są moje spostrzeżenia, więc o nich mówię. Także mi zegary do gustu nie przypadły. Przypadł mi natomiast do gustu wyświetlacz head-up, bo taki tutaj mamy. Przypadł mi dlatego, bo ma dosyć dużo informacji. Można mieć samą prędkość, ograniczenia prędkości, możemy mieć chwilowe spalanie i tak dalej. Możecie sobie to poustawiać. I on w tym samochodzie mi się bardzo podobał. Po pierwsze, że jest, po drugie, że jest czytelny, więc tutaj na pewno plus. Jak też pewnie wiecie, ja zwracam zawsze uwagę na muzykę, jaką mamy w aucie. I tutaj nawet mimo tego lepszego nagłośnienia, bo to jest oczywiście wysoka wersja wyposażeniowa, to powiedziałbym tak. Dźwięk bardzo przyzwoity, pasujący do klasy, jaką reprezentuje to auto, ale to nie jest dźwięk dla audiofilii, to może za duże słowo, ale dla osób, które zwracają bardzo dużą uwagę na nagłośnienie. Gdybym miał odnieść do konkretnych modeli, do których zawsze to robię, czyli na przykład Mazda 3 i Bose, to jest troszkę niżej, nie mówiąc już o Bowers & Wilkins z Volvo. Ale jest dobrze, jakoś tam bardzo bym się nie czepiał. Jeśli nie jesteście jakoś zafiksowani na tym punkcie, to myślę, że będziecie mieli odczucia takie, że dźwięk bardzo fajny. I ostatnia rzecz, materiały we wnętrzu. Tu na przykład jest bardzo dobrze, tu jest bardzo dobrze. Ogólnie tutaj nie ma się zupełnie do czego doczepić. Chyba, że tutaj, gdzie mamy piano black, bardzo dużo piano black, więc zobaczymy, jak będzie w dłuższej perspektywie czasu, bo to się może rysować. Jedyne co, to zwróciłem uwagę na to, bo wygląda to z daleka, jakby to było fajne, miękkie, no ale słyszycie, że nie jest. Ja się staram nie pukać w samochód, bo sam tego nie lubię, ale tak to mogę tutaj pokazać, że tu jest mięciutko, a tutaj już nie. No i skrzynia biegów. Ja już w sumie nie pamiętam, co ja mówiłem, czy przestrzegałem przed tym drążkiem, czy nie. Drążkiem, tu nie ma drążka, taki przełącznik, selektor. Chyba nie przestrzegałem przed tym, ale to jest kolejny samochód, w którym mam coś takiego i zdecydowanie się tego nie bójcie. Bardzo szybko się można do tego przyzwyczaić. Jedyna taka dziwna rzecz jest taka, że tym możecie sobie przełączać w zasadzie wsteczny, drive i luz. A jak chcecie nacisnąć parking albo system rekuperacji, no to macie obok, czyli w postaci takich przycisków. Ale to jest w moment do przyzwyczajenia, szczególnie jak jeździcie jednym samochodem, to tak to opanujecie i zupełnie się tego nie bójcie. Mówię to po to, bo ja sprzedawałem samochody i widziałem czasami, że jak jest takie nietypowe rozwiązanie i wsiada klient pierwszy raz, to ma jakiś taki niepokój w sobie, że o Jezu, nie. No to po raz kolejny zupełnie się tego nie bójcie. I chyba ostatnia rzecz tutaj z wnętrza, mamy też tryby jazdy, sport, hybryda, komfort i tryb oczywiście w pełni elektryczny. I to, co muszę powiedzieć, to to, że ja z tych trybów korzystałem i one działają.
bo to nie jest oczywista rzecz, bywa to różnie, czasami między, nie wiem, eko a sportem tej różnicy praktycznie nie ma wcale. Tutaj jest tryb komfortowy, jest naprawdę komfortowy, w trybie hybrydowym ten samochód stara się te napędy łączyć, ale zawsze będzie się starał jak najwięcej jechać na prądzie, jeśli ten prąd mamy. No i przejdźmy sobie może właśnie do tego, jak to auto jeździ. Bo tak, mamy tu 225 koni, to brzmi bardzo dobrze. 7.6 też brzmi bardzo dobrze. Przy czym wrażenia z jazdy w tym samochodzie mogę określić jako fantastyczne, ale jeśli jest naładowana bateria. Jeśli nie jest, to nadal będzie ok, ale to nie będzie samochód taki, jakiego być może się spodziewacie, czyli rakieta, którą w pewnym stopniu można ten samochód nazwać, jeśli mamy naładowane baterie. To oczywiście nie jest samochód do szaleństw, ale można nim fajnie pojeździć, prowadzi się dość precyzyjnie. Zwróciłem tylko uwagę na to, że ten samochód jest tak komfortowy, tak komfortowo ma nastawione zawieszenie, że gdzieś przy szybszym ruszaniu wręcz podnosi się troszkę przód, a przy hamowaniu ten przód dobija do ziemi, więc da się to odczuć coś takiego, ale też da się do tego przyzwyczaić. Komfort wynagradza tutaj wszystko i to jest samochód do komfortowej jazdy, mimo dużej mocy. Będę cały czas uważał, że to nie jest samochód do ścigania. Po prostu dzięki temu wyprzedzanie jest mega komfortowe. Ten samochód nie męczy na trasę. Bajka. Ale co też jest ważne na trasie, no w sumie w mieście też, wszędzie to jest ważne. Spalanie. Na dystansie 1000 km, aż sobie sprawdzę, moje średnie spalanie to 6,8 litra, z czego pewnie 99,9 jechałem bez prądu, bo to była jazda w trasie. A jakbym tak miał rozłożyć na prędkości, gdzieś przy 120 km na godzinę będzie to, powiedzmy, na pewno poniżej 7 litrów, przy 140 myślę, że już 8. Jadąc pod miejskimi drogami myślę, że spokojnie spalicie poniżej 6. No i oczywiście można jeździć zupełnie bezemisyjnie, bo mamy tryb elektryczny. Więc jak na tak duże auto, myślę, że spalanie można uznać za atut. I też zaznaczę, że jechaliśmy w 3 osoby z psem, co prawda takim, ale podobno to jest pies. I troszkę bagażu też z tyłu było, także nie jechałem sam pustym autem. Jakbym ten samochód porównał na przykład do Superba czy do Insignii, to w zasadzie krótko. To jest najbardziej komfortowy samochód z tych aut, które wymieniłem, czy też z innych, o których pewnie pomyśleliście w tej klasie. Nie wiem, Camry, czy nawet samochody z segmentu premium. Zdecydowanie, jeśli jesteście fanami komfortu i ten aspekt przedkładacie nad walory takie jak prowadzenie, czy odczucia jakieś, powiedzmy, sportowe z samochodu, to jest samochód dla Was. I być może powinniście się nim zainteresować, być może nie braliście w ogóle pod uwagę takiego auta, to ja po tym tygodniu spędzonym za jego kierownicą zdecydowanie do tego namawiam, bo to jest bardzo ciekawy model, coś innego. Też właśnie myślę, że to jest ważne. Jak chcecie mieć coś innego niż wszyscy, czyli wszyscy jeżdżący Passatem i Superbem, to znowu jest samochód dla Was. Na pewno muszę powiedzieć słowo na temat wyglądu tego samochodu, bo on zdecydowanie na to zasługuje. Jest narysowany bardzo ciekawie, na pewno wyróżnia się na drodze. Zwróciłem też uwagę, że wiele osób patrzy się po prostu na mnie, ale może to być spowodowane tym, że tych samochodów na ulicy jeszcze nie ma, więc po prostu patrzyli, co to w ogóle jest. I ja na początku, jak go odbierałem i spojrzałem na niego z tyłu, to wydawało mi się, że on jest nieduży. Ale stojąc koło takich samochodów jak na przykład, nie wiem, BMW 5, bo zwróciłem na to uwagę, to wizualnie wcale od niej nie odstawał co do wielkości, więc na pewno jest to jeden z ciekawszych modeli w tej klasie. To, czy się podoba, to już kwestia bardzo indywidualna. Ja na ten moment muszę stwierdzić, że dla mnie jest bardzo ok. Zapytacie tylko na pewno, i zresztą słusznie, ile takie cacko kosztuje. No to odpowiadam. Ceny C5X z podstawowym silnikiem 130-konnym startują z poziomu 154 300 zł. Jeśli chcielibyście silnik 180-konny, to przygotujcie się na wydatek minimum 188 300 zł, a ceny hybrydy typu plug-in startują z poziomu 211 800 zł. Podam też maksa, oczywiście katalogowo bez wszystkich pakietów, to cennik zamyka kwota 231 300 zł. To nie są oczywiście małe kwoty, ale wiemy wszyscy, jakie mamy czasy. Jak sobie porównamy to auto do rywali bardzo dobrze wyposażonych albo takich z prądem, to okaże się, że te ceny są mocno zbliżone, dlatego powiedziałem, żebyście pamiętali o tym samochodzie. Jeśli szukacie komfortowego, dużego, po prostu wygodnego samochodu, to ja zdecydowanie C5X-em jestem bardzo pozytywnie, nie wiem, zaskoczony, to może głupie słowo, bo spodziewałem się po nim fajnych rzeczy, ale fajnie, że ten model powstał, fajnie, że Citroen wrócił do takiej klasy. Ja jestem bardzo zmartwiony tym, że samochody z tej klasy raczej znikają, a nie dochodzą, więc każdy taki samochód to jest promyczek nadziei, że ta klasa może nie wyginie, nie będziemy wszyscy jeździć SUV-ami i crossoverami. Ogromny plus dla Stellantisa, dla Citroena, za C5X-a. No i standardowo czekam na to, co Wy myślicie o tym modelu, także dajcie znać w komentarzach. Przypomnę też standardowo o subskrypcji dla tych osób, które jeszcze tego nie zrobiły. Będzie dużo nowych modeli, dużo nowych marek, także
kliknijcie subskrybuj, kliknijcie ten słynny dzwoneczek. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.